Hej, witam wszystkich. Jesteśmy już po konteście ARRL Roundup Contest. No i cóż, trochę o tym pogadamy dzisiaj. Dlaczego o tym konteście? No bo był to pierwszy kontest taki prawie, że międzynarodowy, powiedzmy duży, w którym można było robić łączności za pomocą emisji FT8. Uczestniczyłem w tym kontekście, brałem udział, żeby się przekonać, jak to ta emisja wypada kontestowo. Od w grudniu już ukazała się najnowsza wersja WSJTX-a, czyli programu do robienia łączności tą emisją, gdzie zaplikowano nowy port protokół komunikacji, gdzie można robić łączności ze znakami dłuższymi, można więcej pisać i tak dalej. Od 1 stycznia jest to już standard. Oczywiście wersja tego programu, czyli 2.0 z wersjami wcześniejszymi, nie jest kompatybilna. Nie można tutaj robić łączności między sobą te wersje programu, dlatego zaleca się, żeby już od 1 stycznia praktycznie, czyli już od paru dni do tyłu, wszyscy używali tych najnowszych programów do, czy to JTDX, czy to WSJTX do obsługi FT8. JTDX jeszcze nie ma zaimplementowane panelu dotyczącego kontestu, dlatego trzeba było włączyć WSJTX, którego nie bardzo lubię, szczerze powiedziawszy, ze względu na swój wygląd. No, na początku oczywiście poczytałem trochę, jak to wygląda, jak ma być zbudowany log, czym mamy się wymieniać. W tym kontekście używane łączności, na których można było bendy, czy też częstotliwości, na których można było robić łączności, to jest 80, 40, 20, 15 i 10 metrów. Ja wystartowałem na 40 metrach. W logu, jako stacja spoza Ameryki, Kanady i Meksyku, podawałem oprócz raportu kolejny numer w logu. A stacje z właśnie Ameryka, USA, Kanada i Meksyk podawały oprócz raportu skróty dotyczące stanów. Można było oczywiście też robić każdy z każdym te łączności, czyli stacja DX-owa, na przykład stacja europejska ze stacją europejską. Raporty to nie były raporty decybelowe, tak jak było do tej pory. Tylko to było na przykład 5, 5, 9. Te trzy cyfrowe raporty w manualu do WSJTX-a były podzielone, czyli według skali decybeli ustalono raporty, którymi ma się wymieniać. Oczywiście całość następuje automatycznie w WSJTX-ie. Łączności, tak jak były do tej pory, następują automatycznie. Zalecano częstotliwości, na których ten kontest należy przeprowadzać, no ale na 40 metrach wszyscy ustawili się na 7080, więc bardzo blisko tej częstotliwości, na której normalnie pracują operatorzy na emisji FT8. Po pierwsze chciałem zobaczyć, jak dużo stacji wystartuje i tutaj pozytywne zaskoczenie, bo było ich czasami więcej niż na tej częstotliwości tradycyjnej. Dużo oczywiście europejskich stacji ze względu na okres, na propagację. Od razu powiem, że nie udało mi się żadnej łączności zrobić ze Stanami Zjednoczonymi ani z Kanadą, więc nie było wcale łatwo. Mieliśmy taki artykuł na temat FT8 ARRL Roundup i można było sobie tutaj dokładnie wyczytać, jak będzie przeprowadzana łączność. Najnowsza wersja WSJTX-a po ustawieniu trybu kontestowego automatycznie podaje po prostu raport, numer kolejny, ma zaimplementowany taki, można powiedzieć, mini logbook, w którym widzimy te łączności, które się zapisują automatycznie po wierszu 73, więc jesteśmy na bieżąco. Ja jeszcze dodatkowo sobie połączyłem to z logerem N1MM, żeby mi tam też automatycznie te łączności się logowały. Z racji tego, że do końca nie ufałem temu logbookowi, po prostu chciałem mieć taki podwójny logbook. A też N1MM pomógł mi przy wyłapywaniu po prostu dubli i tego, że już w logu taki
taką łączność z danym znakiem posiadam. A niestety uważam, że to był największy problem tego kontestu. Obawiam się, że z 40% stacji nie zwracało na to uwagi, albo próbowało zwracać, ale nie miało żadnych narzędzi ku temu, żeby to weryfikować, takie jak właśnie LogRN1MM. No i niestety tych dubli się dosyć dużo zdarzyło, nawet i u mnie, ale to nie wynika nawet z tego, że ja nie widziałem, że już taką łączność mam przeprowadzoną z tym korespondentem, tylko dlatego, że po prostu WSJTX tak jest stworzony, że jeżeli drugi raz się naciśnie przez przypadek albo automatycznie program zacznie odpowiadać drugi raz korespondentowi, który nas nie zauważył już w logu swoim, no to niestety wrzuci nam to do naszego też logu. Można to usuwać, ja postanowiłem, że to zostawię. Ogólnie nie było łatwo, wcale nie było łatwo. Ci, co mówią, że w T8 można bardzo dużo łączności narobić w krótkim okresie czasu kontestowo, nie uważam, żeby to było szybsze coś niż SSB. Przy SSB łączność kontestowa trwa bardzo szybko i bardzo krótko. Możemy przede wszystkim coś dopowiedzieć, poprawić, powiedzieć, że już mam Cię w logu i tak dalej. To jest trochę inaczej. Tutaj niestety łączność się skończyła, nagle sprawdzamy, coś mamy źle, no i nie da się tego powtórzyć. Dlatego tu są z tą emisją problemy. Ponadto łączność, oczywiście wysyłka jednej linijki tekstu to jest około 15 sekund, no ale wysyłamy na przykład CQ, wołamy, ktoś nam odpowiada, potem my odpowiadamy raportem zwrotnym. No i potem jeszcze 7-3 wymiana, więc z tych 15 sekund robi nam się, no może nie minuta, ale prawie minuta, więc wydaje mi się, że na SSB jest to dużo, dużo szybsze. U mnie tych łączności, ja zrobiłem tych łączności, dokładnie Wam powiem, polecam taki programik SH5, można sobie wczytać swojego loga, darmowa wersja chyba jest do 200 łączności, ja miałem 180, więc akurat mi to spasowało, można sobie przeanalizować tego loga. Wystartowałem, tak jak mówiłem, tylko na paśmie 40-metrowym, nie chodziłem tam nigdzie, nie szukałem, na szybko mniej więcej jak to wyglądało. Zrobiłem tutaj Puerto Rico jedną stację, dwie łączności z Brazylią, Japonia też się trafiła, większość oczywiście stacji to stacje europejskie, które mi się udało zrobić. Możemy sobie tutaj sprawdzić, ile mamy dubli. Nawet się nie zorientowałem, a jednak tych podwójnych łączności już z takimi znakami trochę było. I niestety nawet czasami kilka z jedną stacją, więc ktoś albo nie zwracał uwagi, bo tak jak mówię, u mnie w logarze N1MM to wyskakiwało, ale nie blokowało też zapisywania tych łączności, więc kolejne problemy, które przy tych łącznościach kontestowych FT8 występują. Jeżeli chodzi o podział na kraje, w moim przypadku tu możemy bardzo dużo sobie sprawdzać opcji różnych, przeróżnych, analizować. Tak, tu mamy te double podwójne, wszystko w Europie. Ok. Możemy sobie sprawdzać czas, możemy sobie sprawdzać dystans. Najwięcej tu widzimy, gdzie były łączności robione, w jakim obrębie. Anten tutaj akurat nie posiadam jakichś cudownych. To jest antena drutowa, na której wystartowałem FD3. Emisja FT8 nie potrzebuje dużych mocy, ale mimo wszystko Stanów Zjednoczonych, Kanady, ani Meksyku, a w Meksyku to nawet nie wspomnę, ale USA i Kanady niestety mi się nie udało zrobić w tym kontekście. No i czas na podsumowanie. FT8 kontestowo jak najbardziej tak. Oczywiście należy pewne rzeczy poprawić, czy też dołożyć pewne rzeczy do programu WSJTX. Przede wszystkim wyłapywanie dubli w logu, podwójnych łączności. Oczywiście czekamy też
co zostanie zaimplementowane do JTDX-a, czyli alternatywnego programu. Możliwe, że będzie to ciekawsza propozycja. Czy wymaga to jakiejś szczególnej wiedzy dotyczącej oprogramowania, żeby uczestniczyć w konteście? Nie, nie wymaga. Wystarczy sam program WSJTX tej najnowszej wersji. Log, który tutaj mamy w WSJTX, pozwala nam generować w ogóle od razu plik Cabrillo do wrzucany potem na strony danego kontestu. To w wielkim skrócie tyle na temat mojej oceny zawodów na FT8. Wygląda na to, że było warto, było ciekawie przede wszystkim, było trochę inaczej i chyba wszyscy na to czekali, przede wszystkim osoby, które korzystają z łączności tą emisją, żeby jednak sprawdzić, jak wygląda FT8 w zawodach. Wszyscy mają opinię, że się robi łatwo i przyjemnie łączności na FT8 i można dostać honor rola w krótkim czasie. Ja uważam po tych zawodach, że no nie jest tak kolorowo. Trzeba się trochę pomęczyć. Oczywiście tutaj nam program pomaga i wszystko prawie że robi za nas, ale mimo wszystko łączności wcale nie robią się łatwo. Moim zdaniem robią się dużo gorzej niż korzystając z klasycznego trybu FT8. No i cóż, do kolejnych zawodów. 7-3.